Witam was w pierwszym... Ja pierdo... Dobrze, nieważne, anyway. Witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajemy w Gothica 1. W pierwszym odcinku udamy się do Sagasa, który nadzorował jako 13 mag pozostałą 12 podczas tworzenia magicznej bariery. Droga do Sagasa nie okazała się jednak tak trudna, jaką miała być. Po prostu miałem mętlik w głowie i zapomniałem. Obejrzałem jeden odcinek i się przypomniało. Ja powiem tyle, że czeka dużo bieganiny. Są tam dwa wejścia. W czasach na nikim nie można polegać. Od co? Dlaczego? A to może powiem jakoś tak w trakcie. Teraz chciałbym powiedzieć coś, co mnie trochę trapi. I jest do was To nie było zbyt mądre. Czy chcielibyście, abym nagrywał Need for Speed większość, wszystkie części, jakie udałoby mi się zdobyć? I czy byście chcieli takie serie? Ponieważ chciałbym nagrywać Need for Speed, a zdecydowanie na padzie. Teraz przewiduję zakup najpierw pamięci RAM, a później właśnie jakiegoś pada, joysticka, jeśli nie znajdę tego mojego, ponieważ moja szczęśliwa rodzinka gdzieś go położyła, nie wiadomo gdzie. Niestety, nie wiem gdzie on jest. Szukałem go w cholerę długo. I szukałem tylko w piwnicy. Dzisiaj może się jakoś wybiorę. I może go znajdę, bo to bardzo przyjemny pad, bardzo dobrze leżał w dłoni. Tu właśnie widzę skorpiona. A droga ta jest o tyle bezpieczniejsza, że nie trzeba zmordować na początku dwóch strażników, a później hordy orkowych psów oraz trzy patrole orków, dwa stada zębaczy, kąsacza i dwóch ognistych jaszczurek. Nice, nie? A jakbyśmy poszli tą drogą, co ja idę, jest... Fuck, napisałem na tym sebe, co miałem zapisać, ale dobrze. Przeżyję to. W tej będziemy musieli zrobić tylko małą gromadkę orkowych psów. Jednego strażnika. Kusznika. Witaj! W sumie, Diego, co tam powiesz? Nic ciekawego. Trzymaj się. Więc idziemy dalej. Jednego kusznika, jeśli go nie zabiłem, to go zabiję. Chyba go nie zabiłem. Jeden patrol, jedno małe statko brzydw i to byłoby na tyle. No, tylko oczywiście. Tutaj paczo. Paczo. Paczaj mnie. Jak go ładnie zabiłem. No. Lekka kusza dla nas, idzie bełt też. Paczo. Nie żyjesz, 24 bełty dla nas i niewykończony miecz. To chyba się mi jedna taksurka wcześniej zbagowała. Ale idziemy dalej. W poprzednich rozdziałach, gdy chcielibyśmy się tym udać, patrzył nas, zatrzymywał i ostrzegał nas, że wkraczamy na tereny orków, jest to niebezpieczne, itd. itp. Czyli w sumie nie mówi nam nic ciekawego. To jest, widzicie, są chyba 2, 4, 6. 6 widocznych, chyba jeden niewidoczny, to jest około 6. Tutaj orkowy psie. Fuck. Dobra, tego strzelam. O, trafiłem. Jaj! Tak jak mówiłem, około 6. Thank you.
wyślijcie, zamiast wiecie tam, zapiszemy sobie na tym save'ie. Lecimy dalej. Ej, mam dla was dobrą wiadomość, ponieważ nie zostało już dużo odcinków do końca tej serii i w końcu się mogę zacząć. Czy w tamtym pomieszczeniu jest coś ciekawego? Tak. Oczywiście musiał być. Jest skrzynia, a w tej skrzyni jest wytrych piwa. Nie. Tak. Jest dobrze. Jestem chory. Dobrze. Jak widać, jest już tam kolejny ork. Pierwszy w sumie. Ała. Ork siwy. No i to chyba już mocniejsi byli w tej świątyni. Ale dobrze, póki co będzie, jeszcze nie założymy młota. Młot będzie za chwilkę. O, ale tu jest już jakaś trójka albo czwórka, nawet się tam jeszcze. No. No, Sam. Zostawimy może sobie tego. Nie, wypijemy, trzeba wypić. Oczywiście trzeba. Jaj. Tak, za niedługo gra się skończy. Pozostało nam rozdział 2. Tak jak mówiłem, jest tutaj 2. A i znowu nie jestem w sejwie, to trzeba, niestety. Wypijmy coś lub zjedzmy. Prędzej zjemy coś. Ale prędzej jakieś zioła. Coś, co dużo healuje. Niestety jedzenie nie healuje nas już tak jak wcześniej. Ryżówkę nam też gówno da, ale tutaj ryż dosyć dużo nam dodaje. Nie spodziewałem się, że tyle daje. Ale dobrze. Zapiszemy sobie oraz ruszamy dalej. Nie ma mniejszy damage niestety. Ale wchodzimy tam. Tego ładnego setka brzydw to tam jest. Nie będziemy sobie mordować, ponieważ są dosyć dużym wyzwaniem. Dobrze, ja na chwilę przerwę. Dobrze, teraz może idziemy na dół, czy to będzie tędy droga. Tu są trzy konstrukcje. Tam są właśnie te brzytwy, pierwsze statko. A tam u góry jest takie te drugie, które pokonamy sobie później, póki co postaram się je jakoś ominąć. Tutaj właśnie jest kolejny kąsacz, który ojdź, kolejna czwóreczka kąsacze. Daj, pa, daj, kop, ne. Więc dobrze. Tutaj będą ci strażnicy. Czyli ja się przygotuję chyba. Ponieważ tak, tak, tam jest kamienny golem, który już nam nie ruszył szarką. Dobrze, weźmiemy sobie ten boski młot i idziemy na naszego golema. Postaram się, żeby mnie w ogóle nie uderzył. Le, 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 le
oraz sopel lodu. I to chyba nam powinno wystarczyć. Tak w sumie. Ale póki co zrobię sobie save'a, tak wiecie. Mamy przegrane 10 godzin. Jaj! Ponad 10 godzin już mamy. Na koniec wam powiem, ile mi zajęło przechodzenie całej gry. I teraz, jaki golem będzie pierwszy? Ognisty czy lodowy? Chyba lodowy, więc kula ognia. Tak, lodowy golem. Chyba go będzie tutaj. Spalił się już. Kula ognia poszła na marne niestety. No, ale wiecie, wolałem się ubezpieczyć. Tak? Więc wiecie. Tutaj może się... jakoś coś się z tym zrobić golem. Aha, serca trzeba zabrać. Ponieważ później trzeba dodać strażnikowi Xardasa, żeby dał nam runę teleportacyjną do Xardasa. Coś ciekawego. Więc wiecie, dobrze, mi się szczać chce jak cholera. Teraz piłem jak. A tutaj sopel lodu pójdzie w ruch. Podczas gdy ognisty golem pójdzie se. Oj, ja tutaj robię odwrót. Oj, uciekaj. Zjecie, mówię ci, zjecie. Ja się chyba przygotował. Gasimy golema. Tak jak mówiłem, nie żyjesz. I kolejne serce. Strażnicy Xardasa zostali pokonani. Jesteśmy pierwszą osobą, która dotarła do Xardasa. Żywi. Jaj. Więc dobrze. My dojdziemy sobie właśnie w tamto miejsce przed wejściem. Będę się z wami żegnał. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa, pa.